Już po raz kolejny w Nowotomyskim Ośrodku Kultury powstał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy wszystkich w niedzielę, 10 stycznia, właśnie do NOK-u. Będzie się działo! Oj, będzie się działo na pewno. Mamy wyjątkowe gadżety. Jest ich w tym roku naprawdę bardzo, bardzo dużo. W naszych krajach co prawda tylko kilka. Między innymi koszulka Lecha Poznań z podpisami wszystkich piłkarzy. Jest to prezent, podarunek od Nowotomyskiej Drużyny Piłki Koszykowej. Szansa na sukces. Nielada gratka dla wszystkich fanów piłki nożnej i dla Lecha Poznań. Ponadto wyjątkowy podarunek od starosty Nowotomyskiego. Jest to walentynkowy weekend w hotelu Navigator dla dwóch osób w Złomszyniu. Pełen pakiet usług, pełen pakiet atrakcji, także też nie lada niespodzianka dla wszystkich zakochanych. Oprócz tego przepiękny album od firmy Burcewicz, kamizelki od samego Krzysztofa Rutkowskiego. Książka z jego podpisem, kamizelka jest również z jego autografem. Oprócz tego prawdziwa gratka dla panów sportu, kolacja z samym Szymonem Kołeckim. Będzie się działo! Będzie się działo! To dopiero jak gdyby zalążek tego, co czeka na was właśnie 10. Zapraszamy. My zaczynamy o godzinie 16 tutaj na sali widowiskowej, ale już od godzin porannych w mieście wolontariusze, bądźcie dla nich mili, przytulcie, wrzućcie jakiś grosz, krajcie z nami. Liczymy na waszą hojność. No zobaczcie. Siema! Portalu naszawielkopolska.pl, oczywiście w Nowym Tomyślu, kamizelki, tak zwane operacyjne biura Rutkowski, dwie koszulki i książkę, która oczywiście będzie do wygrania podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że te rzeczy, które w jakikolwiek sposób są pewnego rodzaju synonimem biura Rutkowski, mogą stanowić zainteresowanie dla tych, którzy są moimi fanami. Sądzę, że w Nowym Tomyślu też są moi fani, zresztą na fanpage'u w tej chwili dobijamy do 100 tysięcy. Myślę, że duża część z tego jest oczywiście z Wielkopolski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niezmiernie miło, że mogę się podzielić z Państwem z okazji Siema Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagra też w Nowym Tomyślu. Państwo powiatowe włączyło się tą wielką orkiestrę, ufundowało pobyt w Navigatorze w Złomszyniu. Zachęcam do licytacji, bardzo proszę i zachęcam. Myślę, że jest to atrakcyjny pobyt. Nie będę mówił, co jeszcze tam jest przewidziane, ale wierzę, że po prostu ta para, która wygra, te osoby, które wygrają, no, będą na pewno bardzo zadowolone. Grajmy, popierajmy tę inicjatywę, grajmy do końca świata, a może jeszcze dłużej. Siema, jak co roku witam Was wszystkich, informuję i zapraszam do licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10 stycznia. Znowu zostały przekazane zdjęcia, portret prawdziwie na licytacji oficjalnie Owsiakowi. Będzie można to zobaczyć w telewizji w niedzielę. Zapraszam wszystkich do licytacji. Siema. Majstergrad, drugi raz na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Byliśmy w zeszłym roku, jesteśmy w tym roku, myślę, że w przyszłym również będziemy, tym razem z większą pompą. Pod NOK-iem do godziny 11 stanie 6 gratów, potem o godzinie 18 będziemy licytowali różne fajne rzeczy związane z Majstergratem. Między innymi kamizelki odblaskowe dla dzieciaków z nowotomyskich przedszkoli, ale poza tym jeszcze sporo niespodzianek zobaczycie Państwo w trakcie licytacji. Co więcej, o godzinie 20 po licytacji zapraszam wszystkich pod NOK. 6 gratów odpalimy i poza światełkiem do nieba zrobimy kupę hałasu do nieba. Wszystko dla dzieciaków. Zapraszam. Siema. Już 10 stycznia odbędzie się 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pittsburgh gra razem z Wielką Orkiestrą. Ufundowaliśmy specjalnie dla wolontariuszy gorący posiłek, oczywiście pyszną pizzę, oraz będzie również możliwość wylicytowania naszej pysznej pizzy. Ponadto nasi przyjaciele z portalu Nasza Wielkopolska razem z nami ufundowali na licytację wejściowy bon na wszystkie imprezy, które będą odbywać się w tym roku w Pittsburghu. Zapraszamy.